Cześć, siemano, dzień dobry. Tu Ojciec Mateusz. Katolicki głos w waszych internetach. No dobra, świruję, ale nie bez powodu. Dzisiaj Kościół katolicki obchodzi wspomnienie świętej Weroniki. Ta święta powinna być wyjątkowo ciekawa dla katolickich fotografów, ale wy niewierzący zostańcie ze mną, bo i tak to jest fajna ciekawostka. Ponadto, jeżeli ktoś z pytajników spodziewa się córeczki i koniecznie upiera się, żeby nie nadać im takich jakichś pięknych polskich imion jak Wanda, Bogna, Milena czy Mszczuja, no tak, ktoś już tak koniecznie się upiera, żeby tych polskich imion nie było, to warto rozważyć Weronikę. Mam nadzieję, że was zaciekawiłem, bo odpalamy ten odcinek. Ja nazywam się Wysokiniski, a wy oglądacie Zapytaj Fotografa. Gdybym ja miał 4 nogi, 2 długie nogi, 2 krótkie nogi, to bym ja mógł, Boże drogi, raz być wysoki, raz niskim być. Postać świętej Weroniki nie występuje w oficjalnie zatwierdzonych pismach biblijnych. Jej legenda zaczęła powstawać dopiero w IV wieku, kiedy odnaleziono nowe pisma apokryficzne. Mimo tego wątpliwego pochodzenia nie przeszkadzało jej to zostać świętą nie tylko Kościoła katolickiego, ale także apostolskiego Kościoła ormiańskiego oraz cerkwi prawosławnej. Dobra, starczy już tego CV. Teraz opowiem wam o tym, co najważniejsze, najciekawsze, czyli o tym, co zostało opisane w owym apokryfie. Kiedy Jezus Chrystus, umęczon pod Piłatem, wybatorzony, niosący krzyż, szedł na górę Kalwarię, gdzieś w tłumie pojawiła się święta Weronika z białą chustą. Zmartwiona, zakrwawionym obliczem Jezusa podbiegła do Niego i postanowiła przetrzeć Mu twarz, żeby Mu trochę ulżyć. Wtedy wydarzył się cud. Na tkaninie, którą Weronika obtarła twarz Jezusowi, ujawiło się Jego oblicze. Czyżby to była pierwsza na świecie stykówka? Aha! Trzeba powiedzieć, że Kościół katolicki podszedł do tematu jak niezły jajcarz. Bo właśnie z tego powodu święta Weronika jest patronką fotografów. Bardzo zdziwiłem się, kiedy się o tym dowiedziałem. O tym, że w kościele katolickim w ogóle jest patronka fotografów, dowiedziałem się na naszym live'owym czacie od księdza Łukasza, który czasami wpada do nas pogadać trochę o piwie, no a raz udzielić jakichś różnych ciekawostek. To dzięki niemu powstał ten odcinek. No więc taka to historia. Jeżeli jesteście wierzącymi fotografami, to już teraz wiecie, o czyje wstawiennictwo należałoby prosić, kiedy chcielibyście mieć lepsze kadry. A teraz część parentingowa. Tak jak mówiłem, dla mnie to się liczą tylko dobre, prawilne imiona dla dziewczynek, słowiańskie takie. Wanda, Milena, Mszczuja albo Bogna. Ale jak już koniecznie tak musicie mieć egzotykę, no musicie się z tych innych krajów imiona ponadawać swoim dzieciom, no to warte rozważenia będzie grecko-rzymskie imię Weronika. Etymolodzy co prawda nie są zgodni co do pochodzenia tego imienia, ale my fotografowie wiemy swoje. Posłuchajcie. Imię Weronika pochodzi od 2 słów: vera i eikon. A vera eikon znaczy prawdziwy obraz. A czym jest prawdziwy obraz, jak nie fotografią? Czyli wygląda na to, że nazywając swoją córkę Weronika, to tak, jakbyśmy nazwali córkę fotografia. Czyż nie pięknie? Serdecznie dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Bardzo poproszę o łapki w górę. Wiecie, że to pomaga, prawda? A oprócz tego macie tu do obejrzenia mnóstwo fajnych, starych filmów. Znaczy się 2, jeden, drugi i tu się jeszcze wyświetla cytrynka do subowania. I zjedz to ziom, tam mój drugi kanał jest o jedzeniu i o piwie. Dobry, subujcie.